Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Dirta Trójki. I nareszcie sobie dzisiaj pozaliczałem wszystkie te poprzednie wyścigi, których nie pozaliczałem na pierwsze miejsca. Z tym, co teraz wam pokazuję, miałem najwięcej problemów. Ale dzisiaj sobie już bierzemy... Oh no. O co ci chodzi, gościu? Kolejne jakieś tam... O, imprezą. No, w sumie się cieszę. Miałem już kiedyś go przetestować. No i nie wiem, moi drodzy, o, z tym fajnym malowaniem. Nie wiem, kochani, jak tutaj... z tym moim maratonem, czy do końca to wypali, gdyż tam mam małe problemy z tą swoją koniczyną i... A, tutaj trzeba tych... Czekajcie, trzeba się skupić tutaj, bo... Dobra, to był tylko początek, pierwszy raz. Awesome. No, dla mnie nie takie awesome, ale... Musimy sobie jakąś taktykę ustalić. W sumie to jest podobna trasa do tamtej, co jeździliśmy kiedyś, jak zaliczaliśmy te... Zwalili. A ile muszę mieć na... 32. Dobra, na złoto, żebyśmy to chociaż zaliczyli. Ostatni raz. Dobra. Ping. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 8, 9, o kur. Czekaj, ale to sobie przejdziemy od nowa na spokojnie. To nie chciałem tego, tą imprezę w końcu przetestować, tylko tą w hatchbacku. Jeżeli macie... przecież ja ją testowałem tutaj już. Całkiem nieźle nam poszło. Goldzik. Mi wystarczy. No i co? Idziemy w następne jakieś wyścigi fajne. Serio się... Ja sobie przejechałem ten wyścig, co wam mówiłem, że nie mogłem przejść tym takim Peugeotem, takim z tym dużym... spoilerem. Nie testowałem go jeszcze. Tak sobie właśnie przejechałem dla siebie. No i mówiąc, że tam... Stratosem już jeździliśmy, kadetem też. Kadetem teraz, nie tym razem. Nie, bo słaby ma ten. O, może. Pojedźmy sobie tym Alpine.
moi drodzy, bo będę musiał niestety, aż powiem to jeszcze może na, zrobię sobie może odcinek z Eurotracka i tam wam powiem co odnośnie, albo wam powiem, nagram to po wyjściu ze szpitala, bo będę musiał gdzieś na tydzień być, bo noga. I tam teraz on tylko tyle powiem, więcej się dowiecie później, dlatego nie wiem czy ten maraton do końca pójdzie, to znaczy będę go mógł no skończyć, tak jak mówiłem. No, przejdźmy sobie to tak, o. Niestety no zdrowie wytycza różne szlaki i te rzeczy, które sobie zaplanowałem, niektóre to też będę mógł, musiał odłożyć. Co mnie wkurza tak, że masakra, ale no. Niestety. Kurna, nic nie widać tutaj. Dobry samochód, bardziej by się spisywał na takich trasach już szutrowych, a nie taki w zimę, nie wiadomo co. Ostatnim razem sobie właśnie... No zaje, fajnie. Ostatnim razem sobie tutaj... Obrotomierz jeszcze jakiś? Zobaczcie. Jakoś inaczej jest usytuowane, nie wiem dlaczego. Ostatnim razem na takim właśnie tym zimowym pieronie, gdzie ty jedziesz, na takim zimowym krajobrazie jeździliśmy sobie właśnie imprezą tą, co w poprzednim wyścigu, tym nie wyścigu, na tym takim evencie, tym z 69 sobie zaliczaliśmy. Hech, śmiesznie to brzmi bardzo. No dobra, kurna, uprzedził nas. Nie wolno. Nie jest łatwy wyścig we śniegu. Zdecydowanie wolę te szutry, jak są. Ale myślę, że może tak być, że uda mi się troszeczkę na zapas wam nagrać. I kiedy będę w szpitalu, po prostu wrzucać nie codziennie filmy, ale na przykład co dwa dni jak najbardziej. Myślę, że to jest do ogarnięcia. Dobre, dobre, dobre. Ale teraz sobie jeździmy chyba tymi innymi torami. Zobaczymy, czy on miał lepiej, czy... kurna. O, ciepieron. To było dobre. Ale już ładnie odjechaliśmy. Czy miał lepiej? To było niesprawiedliwe rzucać mnie tam. Dobra. Chyba nie jesteśmy raczej zagrożeni. Dobra. Go! Dawaj, Malina. Ciągniesz. Firmowy samochód, firmowe paliwo. Tylko dzwona nie. Nie zrób. Hech. Dobra, ładnie. Swoją drogą Alpina się ładnie prezentuje. Bardzo lubię ten samochód. A dalej będziemy jechać, czy? No nie wiem właśnie. Chyba dalej będziemy jechać. Rally Evolution. No, dalej, bo musimy tych trzech wyeliminować. Jeszcze dwa wyścigi przed nami, tak jakby. A będzie dłuższy, ciekawszy odcinek. A wracając do tego Alpina, jak jesteście fanami motoryzacji, to może śledzicie jakiś, no już jakiś czas temu, chyba jakiś rok temu pokazano nową inspirację tego.
samochodu, co moim zdaniem już nie jako Renault pod brandem Renault, tylko jako normalny ten, jako normalna marka Alpine. I wyglądał zarówno w środku, jak i na zewnątrz naprawdę kozacko. Więc... O, tu coś z ministicam? Jak tak to... Heheszki. Bardzo dobry samochód. Bardzo dobry gracz. Polecam. No i dlatego mi lepiej idzie teraz, bo ja jadę tym torem, którym jechał tamten gościu. W tym poprzednim wyścigu, no. Musimy sobie wypracować jak największą przewagę, bo już... O kurde, jak mi dojechał. Jak mi dojechał. Musimy spiąć po ślady. Dobra, popełnię jakiś tam błąd. Kurna, ja też. O. Kurna, będzie bark w bark dosłownie. No nie. Jest, chyba wygrałem. Jest! Jaka przewaga. Zobaczcie. Nie no. Tam 800, 8 dziesiątych. Ale no wydawało mi się, że no łeb w łeb i będzie trudno. Dobry francuski samochód. Robiony chyba w latach 80. albo 70. 70. chyba. Urzeka, naprawdę. Przód zdecydowanie jest bardzo fajny. Podoba mi się. Dobra. Teraz już nie ma opierniczania się. O, i znowu tym fajnym torem jedziemy. Jak ja jestem uradowany z tego powodu. Może być jakiś cieniast tam. O, go, go, go. Dobre. Pomarańczowe. Nie, tym razem dobre białe, no bo śnieg jak skurczybyk. No i mogą to tu przyhamowywać. Dobra. Się nic nie stało. No cienki jedzie, kurna, bolek. Widzicie, jaką już mam przewagę, no to jest... O kurde. Zarzuciło nas trochę, dobra, dawaj. Dawaj, ziomeczek, dawaj, dawaj, dawaj. No już półtorej sekundy chciałem powiedzieć. Aj. Kurde, dajesz nas. Pieronie. Nie waż się nawet zbliżyć. Kurde. Dobra. Tak samo zrobił błąd jak na tamtym. Ja aż takiego nie zrobiłem, ale kurna, znowu będzie łeb w łeb. Dawaj, dawaj, dawaj. O, spoko. Gitara. No i wygraliśmy nawet takim... bez powtarzania żadnego wyścigu. No, 2000 reputacji zawsze spoko, jak nam wpadło.
I co teraz? Flip of Road. Kolejna nie dystrybucja, ale kolejna firma się nami zainteresowała. Dzięki temu będziemy mogli więcej reputacji zdobywać. Co nie jest aż tak znaczące. O, jak dawno nie jeździliśmy sobie nimi. Oczywiście, że tym sobie pojedziemy. Jedna z moich ulubionych wyścigówek z dzieciństwa. Lob Elena. Ja taką samą dosłownie miałem jako RC, czyli sterowane. Jak najbardziej fajne. Sebastian, nie zawiodę cię. Chyba. Hech. Mini nawet. O kurde. No, powiem wam, że to jest... Ja pierniczę. Lepiej sobie przejdźmy do inną kamerą. To myślę, że jest dobry pomysł. Zapowiada się naprawdę dłuższy odcinek. O! Dobra, gitara. Będziemy lepiej to mogli troszeczkę widzieć. Bo naprawdę nie jest łatwo, bo są ciasne zakręty. I łatwo tutaj się wypierniczyć w maliny. Zresztą tu nie ma malin, tylko sosny, ale... Byłem blisko. Kurde, wele. Na razie jestem pierwszy, ale to... Nie wiecie co, nie będę powtarzał tego wyścigu. Przejdziemy sobie po prostu te dwa tak jak jest. Będę się starał, wiadomo, jak najlepszy ten rezultat wycisnąć z tego. Natomiast... No kurde. No sorry organizatorzy, no. Te chorągiewki wam trochę musiałem tutaj popsuć. O kurna. Dobra, nic się nie stało, idziemy dalej. Dawaj 150, kurna. Co się będziemy? Powinniśmy tutaj driftem wjechać, ale to się nic nie dzieje. That's all right. Wszystko jest ok. O pieronie. To jest małe tylko zadrapania, spoko. Wcale nam tylnego zderzaka nie urwało. O kurna. Glory hole. Normalnie. Dobra. Powiem wam, że chyba nie będzie aż tak źle. Drugi. Powiem wam. Nie spodziewałem się aż takiego dobrego wyniku jak za pierwszym razem. No i co? Jaki kolejny wyścig? Proszę mi tu dawać. Uuu, ciemno. Wszędzie, głucho, wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Nie, już nie potrafię po głosów po ostatnim odcinku z Overspeeda. Zapraszam gorąco, jak ktoś nie oglądał jeszcze. Ale nam to ładnie oświetla wszystko. I tak to można jeździć. O kurde, nie tak. O, sam się, nie, bo sam się zagapiłem tutaj.
To sobie akurat powtórzymy dzięki powtórce. O, Żier nawet jedzie. Łożysz ty. Ówczesny, tegoroczny mistrz świata. Już kilkukrotnie zresztą. Tam nieraz, no właśnie na WRC też sobie spojrzę. Fajnie, że go ujęli tutaj. Powiem wam, że jadę uważny bardzo, ale to i tak daje fajne rezultaty. O, Żier już jest pierwszy. Jak mi przykro. Wcześniej jeździł w Volkswagenie, ale że Volkswagen się by, no, wykluczył. Nie wiem, jak to powiedzieć. No, wykluczył sam siebie z tych. No, z jazdy w WRC. W startach w WRC. No to niestety on w jakimś innym chyba będzie, w tym klubie. Nie wiem, nie jestem już tak na bieżąco, żeby powiedzieć w jakim. To finish. Nice. Trzeci. Bardzo satysfakcjonująca pozycja. Będzie może drudzy nawet. Nie, trzeci. Ale Ożier nie był. No, sam się zdziwiłem. Tego, ten, co był pierwszy, to jakoś nie kojarzy żadnych WRC. Chyba był po prostu wymyślony. Chyba. Dobra, elegancko na trójeczkę. Nie był to aż taki trudny wyścig, więc sobie bez problemu myślę, że zaliczę. Poza odcinkiem. A jeżeli wam się dzisiaj podobało ten odcinek, zostawcie kciuka w górę, suba. Aby nie przegapić kolejnych odcinków z maratonu, czy tak ogólnie. Może będzie jakaś nowa seryjka, pomyślę, na kanale też taka luźniejsza bardziej. Także trzymajcie się ciepło i do usłyszenia już niebawem. Cześć!